Jesteśmy na gali Mistrzów Sportu, a moim rozmówcą jest Jerzy Dudek, były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jak oceniasz wyniki plebiscytu? Wśród 10 najlepszych sportowców roku znalazł się jeden piłkarz, Robert Lewandowski, który zajął 9 miejsce. No, wyniki bardzo jakby no, nieprzewidywalne. Ten rok był szczególny, wydarzenia sportowe i tych sukcesów było tak dużo, że znaleźć się w 10 to było naprawdę coś szczególnego i później wytypować sam wynik było bardzo trudno. Do samego końca byliśmy świadkami emocjonującej walki o te pierwsze miejsce tego wielkiego czempiona. Na samym końcu Kamil Stoch pokonał lidera reprezentacji siatkarskiej. Duże emocje. No, lewy 9 miejsce, wszyscy mówią, a 9, tylko 9, powinno być lepiej. Myślę, że na pewno sama obecność w 10 już jest dużym wyróżnieniem i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, jak już nasza reprezentacja osiągnie sukces, awansuje do mistrzostw, a Lewy zdobędzie Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium, czego mu życzę, będzie dużo wyżej, a może i ten numer jeden spot. To był udany rok dla polskiego sportu i to był udany rok dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Chyba nikt przed rozpoczęciem eliminacji Euro 2016 nie spodziewał się, że po 4 kolejkach, po 4 meczach Polska będzie zajmować pierwsze miejsce, będzie liderem i będzie miała w dorobku zwycięstwo z Niemcami. No myślę, że to jest takim przełomowym momentem naszej reprezentacji. Zwycięstwo z Niemcami dodało takiej pewności tej drużynie, wykreowało lidera. To doprowadziło, że kibice zaczęli wierzyć w ten zespół, dali kolejną szansę temu zespołowi i się ten zespół bardzo dobrze prezentował w tej końcówce sezonu, ale jak to mówią z mężczyznami, zawsze jest dobrze, jak dobrze kończą, a nie dobrze zaczynają, więc fajnie, że taka jest pokora w tym zespole, że taka świadomość tego, że to dopiero jest początek, dopiero tylko wygraliśmy jeden mecz tak naprawdę i najtrudniejsza walka dopiero jest przed chłopakami. Teraz ten okres 2015 roku będzie naprawdę bardzo ważny, ale fajnie, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że najtrudniejsze przed nami. Zauważasz duży postęp w grze reprezentacji Polski pod wodzą Adama Nawalki? Znaczy, zauważam to, że reprezentacja chce jakby umierać na boisku. To jest taki fundament po prostu, takie coś, co powinno być w każdym meczu. Każdy walczy za każdego, chłopcy umierają, łamią ręce nawet, bo też to było głośno ostatnio. I to powoduje, że fajnie to się ogląda. Jak wszyscy walczą jeden za drugiego, to nawet te braki czasami tej zespołowości gdzieś tam już schodzą na plan dalszy. Nikt tutaj Ameryki nie odkrył. Nasza reprezentacja zawsze miała silne punkty, czyli stałe fragmenty gry, dobra, szybka gra z kontrataku, solidna gra w obronie. Ile bramek straciliśmy? Bardzo mało. Nie wiem, chyba jedną straciliśmy, dwie ze Szkotami. Co potwierdza, że to są takie tak naprawdę fundamenty tego, żeby reprezentacja grała dobrze i to trzeba powiedzieć, że tą końcówkę trener Nawalka fajnie zrobił. A jak podoba Ci się ustawienie z dwójką napastników? Obok Roberta Lewandowskiego gra w tej chwili Arkadiusz Milik. Co przynosi dobre efekty? Bo Milik w ostatnich meczach eliminacji strzelił już 3 bramki. No, jakby to jest takie wyciągnięcie wniosków z tego, jakie błędy wcześniej mieliśmy, bo jednak lewy ma tendencje takie, że nudzi się z przodu troszkę i chce wejść pod tą piłkę, schodzić pod tą piłkę do środka pola i w momencie, kiedy trzeba zagrać do tego napastnika, tego po prostu tam nie ma i ta gra na tych dwóch napastników teraz przynosi ten efekt, bo i ta pierwsza bramka z Niemcami była dokładnie taka, kiedy ten lewy tendencyjnie schodzi do środka, rządzi w tym środku, potrafi przytrzymać tą piłkę w środku pola, obraca się, gra na skrzydło, ze skrzydła do rzutka jest i tam jest kolejny napastnik. Czy Milik robi to samo co lewy? To bardzo dobry pomysł, bardzo, bardzo dobry pomysł, aczkolwiek wiadomo, że fajnie to wszystko wygląda, ale tak jak powiedziałem, no, to jest never ending story. Cały czas trzeba pracować nad tym, nad ulepszaniem tego zespołu, nad swoją pracą i fajnie, że chłopcy mają taką świadomość. W tym roku wśród 25 nominowanych sportowców był tylko jeden piłkarz. Spośród piłkarzy tej kadry, kto Twoim zdaniem ma największy potencjał, żeby w przyszłym roku być również nominowanym do nagrody na Sportowca Roku? Jeżeli dobrze reprezentacja się zaprezentuje, dajmy na to, bądźmy tacy, którzy chcą coś przewidzieć i reprezentacja awansuje do mistrzostw do Francji, to wtedy myślę, że Krychowiak jest takim zawodnikiem wyrastającym na lidera. Myślę, że Glik jest wyrastającym. No i zawsze jest postawa bramkarza tutaj bardzo, bardzo ważna, że ten bramkarz ratuje te punkty w kluczowych meczach i myślę, że nawet bramkarz, który jest bramkarzy, czy myślę tutaj bardziej o Wojtku Strzęsnym,
mamy fajnych skrzydłowych napastników. Milik świetnie sobie radzi, wiesz, to są nazwiska, które przy dobrym układzie gwiazd i przy jakimś takim sprzyjających okolicznościach powinno tak to wyglądać, że tych piłkarzy powinno być więcej, bo przede wszystkim nie ma roku olimpijskiego. Pamiętamy, w ten rok 2014 to były wydarzenia niepiłkarskie tak naprawdę, stąd tak duża ilość tych sportowców, a mała piłkarzy. Dzięki bardzo.